Powieść w odcinkach w Radio KOT. Posłuchaj. Tadeusz dołęga mostowicz Kariera Nikodema Dyzmy. Rozdział trzeci, odcinek trzeci. Przed podjazdem stał oryginalny zaprzęg, rodzaj eleganckiej bietki na dwóch kołach z parą gniadych w lejc. Usadowili się wygodnie na miękkich poduszkach i Kunicki strzelił z bata. Konie ruszyły ostrym kłusem. Co, ładne szkapiny! zmrużył oko Kunicki. Kupiłem tę parkę na wystawie rolniczej w Lublinie. Złoty medal. Co? Istotnie, gniade szły jak lalki i Dyzma przyznał, że są wspaniałe. Najpierw pokażę panu moje ministerstwo kolei mówił Kunicki. Dwadzieścia dwa toru z dwoma rozgałęzieniami. Pojedziemy do pierwszego w moim lesie. Skręcił z klonowej alei miękką gruntową drogą jechali dobre pół godziny wśród gęstych łanów dojrzałego żyta. W powietrzu panowała cisza, lecz upał nie był dokuczliwy. — Ładne urodzaje — rzekł Dyzma. — Tak, panie, tak — odparł smutno Kunicki. — Za dobre, za ładne, niestety — Nikodem roześmiał się. Tak to pan powiedział, jakby to pana martwiło. A co pan sądzi? Zdziwił się Kunicki. Przecie to klęska dla rolnictwa. Dyzma chciał powiedzieć, czego to nie rozumie, ale ugryzł się w język. Lepiej być ostrożnym. Klęska, powtórzył Kunicki. Ceny lecą na łeb na szyję. Za dwa miesiące będziemy sprzedawali za psie poszycie. Klęska urodzaju, panie drogi. Aha, pomyślał dyzma. Widzisz, kto by to przypuszczał, ale najlepszy sposób to jak najmniej gadać albo, broń Boże, wypytywać. No, to zrozumiałe, rzekł głośno, tylko ja nie sądzę, żeby miało być tak źle, jak pan przepowiada. Zamilkł. Przyszło mu do głowy, że jednak trzeba coś dodać, żeby nie wyglądać na naiwnego. To też powiedział, od tak na wszelki wypadek. Zboże podrożeje. Ba, jedynie w tym wypadku, jeżeli rząd zacznie magazynować zboże. A kto panu powiedział, że nie zacznie? Co pan mówi? Podskoczył Kunicki. Dyzma przestraszył się, że palną jakieś kapitalne głupstwo, ale wnet się uspokoił, gdyż jego towarzyszowi aż zaświeciły się oczy. Królu Złoty, co pan mówi? Czy to już postanowione? Na razie projekt. Kochany panie Nikodemie. Ależ to genialna myśl. Genialna! Obowiązkiem rządu jest ratowanie rolnictwa. Przecie na miły Bóg, cały dobrobyt kraju opiera się na rolnictwie. Do diabła, u nas jest po prostu jakaś mania przerabiania struktury gospodarczej kraju. Przecie Polska liczy 70% rolników. 70%! Nie przemysł, nie kopalnie, nie handel, lecz właśnie rolnictwo. Produkty rolne, zwierzęce i drzewne. To jest podstawa wszystkiego. Dobrobyt rolnika to dobrobyt wszystkich, i fabrykanta, i kupca, i robotnika. Panie dyzma, powinien pan, to pański święty obowiązek wobec ojczyzny, wyzyskać wszystkie swoje wpływy w rządzie, żeby przeforsować ten genialny projekt, żeby rząd skupił całą nadwyżkę, Boże, samo koborowo z folwarkami. Zaczął w myśli obliczać ewentualny zysk, gdy dyzma powiedział. Rozchodzi się tylko o pieniądze? Nie ma pieniędzy. Pieniędzy, pieniędzy, zaperzył się Kunicki. To jest drobiazg. To jest niepoważna przeszkoda. Przecie państwo może wypuścić obligacje. Obligacje zbożowe choćby na 100 milionów złotych. Płacić obligacjami i koniec. Oczywiście oprocentowanymi. Przypuśćmy, na 5 od 100. Nawet 4 od 100. Uważa pan? Powiedzmy sześcioletnie, a przecie do pioruna w ciągu sześciu lat musi przyjść dobra koniunktura co najmniej dwa razy. Wówczas sprzedaje się cały zapas za zagranicy i jest świetny interes, uważa pan. A korzyści ogromne: primo, uratowanie cen, sekundo, wzmożenie obrotów, bo obligacje muszą być oczywiście bezimienne. Przecież w ten sposób państwo wstrzyknie na rynek wewnętrzny nowych 100 milionów, a to już suma, która wpłynie zbawiennie na naszą katastrofalną ciasnotę gotówkową. Królu Złoty! Powinien pan koniecznie pogadać z ministrem Jaszońskim. Yy, mówiliśmy już z nim yy, wiele razy na ten temat. Kto wie, kto wie? Urwał, a jednocześnie pomyślał: To mocny łeb. Niech tego starego diabli wezmą. Taki to i ministrem chyba mógłby zostać. Kunicki nie ustawał w rozważaniu kwestii. Wytaczał argumenty, robił zastrzeżenia i wątpliwości, by je natychmiast rozbić logicznym rozumowaniem. Szeplenił coraz więcej, mówił coraz prędzej i z emocji wymachiwał batem. Koniec rozdziału trzeciego, odcinka trzeciego. Czytał Paweł Kot.